Nowe Warpno otworzyło się na turystów. Promocja miasta odbywa się poprzez organizację imprez plenerowych, które, jak się okazuje, przyciągają lokalnych turystów, także tych z Niemiec. Po hucznych obchodach Święta Straży Pożarnej przyszedł czas na manewry kawalerii zorganizowane przez Klub Kawaleryjski imienia 12. Pułku Ułanów Podolskich ze Szczecina. Była to prawdziwa gratka dla miłośników historii, batalistyki, koni i jeździectwa. Ułani przybyli pod kościół, było to wydarzenie niezwykle widowiskowe. Po mszy tuż przy ratuszu rozegrała się inscenizacja wojenna. Nowowarpieńskie Stare Miasto zamieniło się w barwne miejsce inscenizacji historycznej, której tematem były wydarzenia już powojenne, gdy Nowe Warpno zajmowali Rosjanie, a granice strzegł szwadron polskiej kawalerii. Wówczas na zachód ciągle przebijali się niemieccy żołnierze z rozbitych jednostek Wehrmachtu i SS. Zgodnie ze scenariuszem, rynek Nowego Warpna opanowała grupa żołnierzy sowieckich, których zaatakowali żołnierze niemieccy. Publiczność znalazła się w samym środku wydarzeń. W kolejnej części odbył się pokaz i zawody kawaleryjskie. Na jeźdźców czekały ciekawe konkurencje, w których liczyła się przede wszystkim dobra relacja z koniem. Nie było łatwo, ale byli tacy, którym się udało. Tak zebrać wodze, żeby mieć nad nim kontrolę, a jednocześnie nie krępować mu ruchu. Pięknie cięte łozy. To dopiero początek imprezy w Nowym Warpnie. Miasteczko nabiera pędu i tryska energią. Nowe Warpno dzisiaj szuka swojej tożsamości. My chcemy przeżywać, ale chcemy też i zapraszać. Żeby zapraszać, trzeba mieć jakąś ofertę. To jest jedna z ofert dla tych, którzy przyjadą do Nowego Warpna, będą mogli się czegoś spodziewać. Za rok ta oferta będzie z całą pewnością jeszcze większa. Dzięki inwestycjom, w większości zakończonym w ubiegłym roku, miasto jest otwarte na turystów. Coraz częściej zaglądają tu rowerzyści i motocykliści. Turyści z Niemiec szczególnie upodobali sobie to miejsce.